Wzory kwiatowe mają znaczenie dla systematyki oraz oznaczania roślin w terenie. Wiele kluczów do oznaczania roślin posługuje się właśnie wzorami kwiatowymi. A ja teraz opowiem, na czym te wzory polegają. Otóż wzory kwiatowe mają następujące oznaczenia. Literą duże P oznaczamy okwiat pojedynczy, czyli niezróżnicowany na koronę i kielich, jak na przykład jest u tulipana. E oznacza kieliszek, inaczej epikalix. Kieliszek to jest taki okółek jeden lub więcej z liści, z takich listków, które otaczają właściwy kielich. K oznacza kielich, czyli kalix. C oznacza koronę, inaczej korolla. A oznacza pręcikowie, czyli androeceum. G oznacza słupkowie, inaczej gynaeceum. I potem pisząc taki wzór kwiatowy, po kolei piszemy oznaczenia kielichu, korony, pręcikowia i słupkowia. Jeżeli istnieje kieliszek, to piszemy literkę E przed oznaczeniem kielicha, tak jak jest kwiat zbudowany od najbardziej zewnętrznych elementów do najbardziej wewnętrznych. Następnie są symbole takie jak plus. Piszemy pomiędzy ilością, bo po tych literach dodajemy liczby. Liczby piszemy w przypisie dolnym i te liczby oznaczają liczby na przykład płatków korony, jeżeli piszemy przy oznaczeniu korony, działek kielicha, jeżeli piszemy przy literce oznaczającej kielich, liczbę pręcików albo liczbę słupków. I jeżeli one są wszystkie w jednym okółku położone, to piszemy na przykład K5, C5 oznacza, że mamy po 5 działek kielicha i po 5 płatków korony. Ale jeżeli leżą one w różnych okółkach, to piszemy od zewnętrznej strony liczbę płatków czy działek z jednego okółka plus liczbę działek czy płatków z drugiego okółka i w zależności ile tych okółków jest, to tyle razy stawiamy znak plus i tyle wpisujemy tam i liczby tych płatków, tych elementów okwiatu czy słupków czy pręcików, ile ich jest w danym okółku. Następnie nawias okrągły informuje o tym, że elementy okwiatu zrosły się ze sobą albo całkowicie, albo częściowo. Czasami na przykład korona zrasta się w rurkę albo w kielich i wtedy oznaczamy to nawiasem okrągłym. Nawias kwadratowy oznacza przyrośnięcie nitek pręcików do płatków korony. A taka pozioma kreska nad literą oznaczającą słupek, to oznacza, że słupek jest dolny, a kwiat górny. Jeżeli kreska jest pod symbolem oznaczającym słupek, to słupek jest górny, a kwiat jest dolny. No i jeszcze przed tymi literami oznaczamy symetrię. Gwiazdką oznaczamy symetrię promienistą. Czyli kiedy jest wiele osi symetrii, strzałką skierowaną w dół oznaczamy symetrię grzbiecistą. Taką poziomą kreską i dwoma kropkami oznaczamy symetrię dwuboczną oraz krzyżykiem symetrię krzyżową. I czasem są jeszcze kwiaty asymetryczne i nie zawsze wpisujemy po symbolu na przykład korony czy kielicha, wpisujemy liczbę. Czasami wpisujemy symbol nieskończoności albo literkę N i wtedy to oznacza, że w takim kwiecie jest bardzo dużo na przykład płatków albo działek, że ciężko jest je policzyć. Dziękuję, życzę miłego dnia.